Witam. Podsumować by można było to polskim przysłowiem, takim, które już zostało zastosowane na kanale, którego używa się na Sylwestra. Świzdu gwizdu. No i takie świzdu gwizdu się wydarzyło w zasadzie. No i co trzeba przyznać? Że się zakończyło. Także o tym dzisiaj film, co się stało. I zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Miejmy nadzieję, że raczej pozytywne, niżeli negatywne rzeczy, ale to przed nami. Na początku, Malpa. Malpa strona do wyciągania low floatów. Czasem, jak sobie jakieś są. Można. I wymieniać rzeczy też można. Jeżeli chcecie, to sobie tak róbcie. Jak się opłaca, róbcie tak, żeby się opłacało. To jest najważniejsze. A teraz lecimy do materiału. A więc, dlaczego jest Sztokholm? Ponieważ po tym, co się wydarzyło wczoraj i przedwczoraj, wydarzyło się to, co się wydarzyło dzisiaj. I obrazek wygląda tak. I wygląda tak w zasadzie na każdej naklejce. No trzeba przyznać po prostu, że jest to swoje jakieś tam. Tak jak w zasadzie powinno się wydarzyć, tak się wydarzyło. I dla mnie jakiekolwiek bardziej takie tendencje wzrostowe, które by były na tym evencie, no byłyby dosyć już poodklejane, że tak to powiem. Już raczej ja się nie nastawiam na to, że tu będzie chuj wie co i ram do niebios. Raczej moje nastawienie jest na zasadzie, że dość. Coś w tym stylu, że już i tak jesteśmy w bardzo wysokim punkcie i niech sobie handel po prostu bardziej kwitnie niż jakieś wzrosty. Niech sobie to trzyma się na jakiejś stabilnej pozycji. No i sobie jakoś tam wywalcza dalsze możliwości. To jest to samo na Team Spirit. Za chwilę jeszcze wam pokażę kapsułę z Antwerpu, o której nawet w nocy zrobiłem film. Powiem, że to się aż tak kaskadowo spierdoli, to się nie spodziewałem. Chociaż spodziewałem się, że jakaś korekta wejdzie. Ale nie myślałem, że to będzie aż taka korekta. Ale jakby wszystkie wyniki, które są tych kapsuł, tak naprawdę są bez znaczenia. No bo w zasadzie, znaczy bez znaczenia ze znaczeniem. One są z minimalnym znaczeniem, no bo co to tak naprawdę zmienia, czy kapsuła kosztuje 2,20 czy 2,60, czy jest w wahaniu 2,45, czy nie jest w żadnym wahaniu. No to są takie zmiany kurwa kosmetyczne, no bo to i tak za chwilę jak ktoś, jak ma to kupić, to to kupi, a jak nie ma tego kupować, to tego nie kupi. Jakby to jest tylko i wyłącznie taka kwestia, taka zmienność, o ile no gdyby ktoś rzeczywiście jakoś poważnie się w nie nawpierdzielał tutaj tych pieniędzy na tych niższych szczeblach i dostał taką cenę, no to wiadomo, że to jest niesamowity zwrot, ale raczej mało osób tak jakby podchodzi do tych kapsuł, także no włożyłem wszystkie moje pieniądze w te kapsuły tutaj i no to ma znaczenie. Raczej jak już ktoś kupował te kapsuły, to je kupował przez cały ten okres, a nie kupował je na hita. A jeżeli ktoś kupował na hita, no to cierpi, tak to powiem, spadki. To są takie rzeczy związane z Antwerpem i Sztokholmem. No trochę to niestety, ale poszło w dół. Chociaż, tak jak mówię, raczej kwestia dosyć małego znaczenia. To jest. Sticker Capsule 2. No to tutaj akurat jest to samo, że Sticker Capsule 2 też trochę dostał po buzi, że tak to powiem. Zobaczcie, jak wygląda sobie wykres. No i cóż, ja to tak, w ogóle ktoś to jeszcze tak kupił z typowo dla tej kapsuły. Ja mam nadzieję, że jeżeli ktoś gdzieś tam się w Sticker Capsule 2 wcześniej zaopatrzył, to on rozumiał, co się dzieje tutaj. W sensie dla mnie to było takie oczywiste, że tu się już należy sprzedać, że należy te kapsuły sprzedać, ponieważ te kapsuły po prostu były za drogie. Jakby one były zwyczajnie za drogie i je trzeba było sprzedawać. Za drogie nie znaczy, że miały wystarczającą cenę, bla 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 bla. Nie, one były, jeżeli coś jest na rynku jakimś w stylu CS Float czy innym za 45 zł, a na rynku z tym jest za 83 zł, to znaczy, że masz to sprzedać. Jakby i tyle, bo możesz to odkupić na niej. Gdyby było za 60 zł na Floatie i 83 na rynku z tym, no to nie, to jest jakby podobna cena. To jest dosyć blisko. Ale jeżeli coś jest za 45 zł i za 83, to znaczy, że możesz to odkupić taniej za pieniądze ze Steama. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Tłumaczyłem to już wiele razy, jakby chyba nie potrzebuję 158 tego tłumaczyć. Dlatego
taki odpływ. Znaczy w ogóle to może być spoko, bo pytanie, czy to za chwilę nie będzie kolejna gdzieś tam okazja, żeby znowu nabierać tych rzeczy. Czy to za chwilę znowu nie spadnie na przykład 57 zł, 56 i tak dalej. I to już będzie taka realna okazja, tak jakby krzycząca w twarz, że jakby ej, bo przed chwilą te kapsuły chodziły po 83, a one są znowu po jakiejś śmieszniejszej kwocie, zobacz, sprawdź i tak dalej. Także to są takie rzeczy obok. No cóż, dostajemy dzisiaj odpływ na tym rynku. Taki standardowy. Ciekawi mnie jeszcze, jak to będzie wyglądało w kontekście całego tygodnia. Czy po tygodniu też będziemy widzieli kolejne odpływy, czy już się ten rynek ustabilizuje i na przykład ruszy z kopyta znowu. Ja też tak powiem, że ogólnie z perspektywy kogoś, kto sprzedaje skiny, to no nie odczuwam jakiegoś spadku cen. Raczej bym powiedział, że nawet dzisiaj się sprzedawały rzeczy. A pokażę wam, co się dzisiaj sprzedawało z takich dziwniejszych honotu na chwilę. To się agenci sprzedawali, to pozdrawiam oczywiście agentów, to się klucze kupowały. I tutaj doszło do. Nie wiem, czy to znajdę. Chuj, nie znajdę tego. Coś z 4 sierpnia. Były normalnie z czerwca wystawione takie MP7. MP7 ze skrzyni Kilowatt. To mi się udało. Z Kilowatt? Czy z Revolution? Takie zielone MP7. No, mam nadzieję, że znacie. Takie rzeczy się udawało dzisiaj sprzedawać, co jest w ogóle wow. Ale nawet jak się dzisiaj wystawia po te 25 groszy więcej te itemy, to one po prostu schodzą jakby. To jest to, że na przykład macie no takiego Glocka, to jest idealny przykład. Normalna cena złoty 50, wystawiłem po złoty 75 i po prostu schodzą te Glocki jak idzie. Także spoko. Okej, to jest dosyć dobry omen, jeżeli chodzi dla mnie na rynku. I ja aktualnie nie narzekam. Może tak być cały czas. Jakby dla mnie dom, no to mam nadzieję, że to jest dosyć zrozumiałe, że dla mnie Antwerp, Sztokholm, Sticker Capsule 2 i tak dalej, te wszystkie rzeczy pochodne od tego. Naklejki, nie naklejki, Rio, Paryż, Kopenhaga, RMR, wszystko co tam jest, tak naprawdę dla mnie jest takim jakimś punktem odniesienia do rynku, czymś co można ciekawie skomentować, ale niczym co jest na tym rynku istotne. A ważne, jedyne co dla mnie jest, to jest to, czy się skiny sprzedają na nim, czy istnieje jakby realny popyt. A on istnieje, ma się całkiem nieźle. Także ja, gdybym miał podsumować ten rynek, to bym powiedział, że rynek się ma bardzo dobrze i jakby dużo daje szans. Im więcej rynek tworzy szans, im więcej na nim jest popytu, to tym tak naprawdę jest przyjaźniejszy dla kogoś, kto chce na nim zarabiać. Także to na tyle w tym filmie. Ocena rynku w skali od 1 na 10, 7,5. Pozdrawiam.